Cześć. Pomyślałem sobie, że w ramach recenzji tegoż przedmiotu może ciekawym pomysłem byłoby zainscenizowanie sytuacji może trochę niedorzecznej w dobie wszechobecnego internetu, cywilizacji wkraczającej w każdy zakamarek naszego życia. Ale jednak, zakładając taką mikro, udawaną, survivalową sytuację i połączone będzie to z recenzją tego noża. Jest to Mora Garberg, czyli taki nieco bardziej kosztowny pomysł Mory na zrobienie noża. Ponieważ nie są już to tanie, zależy jak dla kogo oczywiście, ale nie są to super tanie mory za kwotę między 20 a 50 zł. Taka mora w tej chwili potrafi kosztować 240 zł, 280 w tych granicach. No i zobaczymy, z czym to się je. Nawiązując do sytuacji przetrwania, jako że jakoś dać sobie radę musimy, całkiem przypadkowo znalazłem dziko rosnące dwie kiełbasy. Także całe szczęście, że nieopodal tutaj rosły dwie dorodne kiełbasy, no bo dzięki temu będę mógł, prawda, przeżyć przez chwilę. Tutaj pomocnym przedmiotem będzie krzesiwo, które mam nadzieję za chwilę sprawi, że będzie tutaj bardzo gorąco. No i zobaczymy, na co stać morę i na co stać mnie, czyli moje umiejętności bushmana, jak to już ostatnio wymyśliłem. Jedyne co znalazłem i będzie prawdopodobnie przydatne do rozpalenia ognia, to taki prawie że suchy patyk, który musi wystarczyć. Krzesiwo, jakaś taka ściółka, czyli sianko, można powiedzieć, suche, plus trochę patyka, z którego nastrugam równie wspaniale jak poprzednio piórka, i myślę, że to powinno wystarczyć. Dasz bur, ciach babkę w piach. Znaczy do dzieła. O, siła! Tak. No proszę, dużo lepiej niż ostatnio. Dużo, dużo lepiej. Brawo ja. Może po prostu lepszy nóż. No proszę. Nie spodziewałem się, że potrwa to tak krótko. Ale udało się. Jaki z tego wniosek? Nigdy nie podpalajcie traw. Ponieważ sucha trawa zajmuje się ogniem bardzo, bardzo, bardzo szybko. O co było widać przed kilkoma chwilami. W takiej sytuacji zaaranżowanej, no to jest bardzo przydatna rzecz. Ale kiedy jest sucho,
Wystarczy jedna iskra i może być bardzo nieciekawie. Co do samego noża, no ja go mam już jakiś czas. Mam, szczerze mówiąc, bardzo pozytywne zdanie i odczucia co do niego. Mogę go naprawdę szczerze polecić. Stal to Sandvik 14C28N. Nierdzewna. Długość całkowita chyba około 23 cm. Fajna rękojeść. Bardzo chwytliwa. Stal trzyma ostrość całkiem nieźle. Do tego mamy komplet kabury, czy też pochwy, która leży tutaj. No i co? Co tu jeszcze o nim powiedzieć? Grubość 3,2 mm. Bardzo fajny grzbiet tutaj do krzesania iskier, chociaż ja osobiście wolę tutaj tę tylną krawędź. No jest to full tank, czyli najlepsza, najwytrzymalsza, najbardziej survivalowa opcja noża z możliwych. No, teoretycznie można powiedzieć, że jest to narzędzie, oczywiście w dużym cudzysłowie, niezniszczalne. Wykonane bardzo solidnie, bardzo fajnie, warte swojej ceny. No i co? Nie będzie to może taka typowa recenzja, bardziej opinia z mojej strony, podparta rozpaleniem ognia. No i za chwilę przejdę do przygotowania tych dwóch dziko rosnących kiełbas. Niech się nie zmarnują, dlatego trafią do mojego przepastnego żołądka. Dzięki bardzo i zapraszam do następnych nagrań. Pozdrawiam, cześć.